W sobotę 9 lutego na ustrońskim rynku pojawili się kucharze, którzy rywalizowali ze sobą, przygotowując tradycyjne żury. I tak pod czujnym okiem mieszkańców i turystów ugotowano żur góralski oraz żur krakowski. Robimy żur w wersji małopolskiej. Przyjechali do nas koledzy z samego Krakowa, Mariusz z Agnieszką. I my jako firma Hojna Group gotujemy żur śląski, tak? Taki stela. Robimy potyczki kulinarne między sobą i później publiczność będzie oceniała, który żur jest lepszy. Czy ten nasz, czy ten małopolski. Na pewno będzie się różnił żurek krakowski tym, że ma wsad z jajka, tak? Dodatkowo jest dokładane jajko oraz dodatkowo jest dokładany również chrzan. Tarty nieparzony. U nas żurek jest na zakwasie z mąki żytniej, tak jak krakowski. Dodajemy kiełbasę, boczek i ziemniaki. Do tego jeszcze serwatka. Czego na pewno Kraków nie robi. Bo krakowskim targiem pewnie stwierdzili, że jest niepotrzebne. Akcji z żurem przyświecał szczytny cel. Przy okazji właśnie tego gotowania wspieramy naszą małą Helenkę, która mieszka właśnie w Ustroniu i potrzebuje naszej pomocy, gdyż jest dzieckiem niepełnosprawnym, który potrzebuje stałej rehabilitacji, potrzebuje pieniążki na wózek inwalidzki, na fotelik i chcemy po prostu jako Ustrońska Inicjatywa, Komitet Społeczny pomóc jej przy okazji właśnie tego żuru, by ułatwić jej życie codzienne. W sobotę na ustrońskim rynku można było nie tylko dobrze zjeść. Wielkie gotowanie połączono z prezentacją kotłów. Przedstawiciele różnych firm opowiadali o swoich produktach i zachęcali do ekologicznych rozwiązań. Ekologia dla naszej firmy to jest ogromny priorytet. Klienci również coraz częściej zaczynają o to pytać właśnie, co zrobić, żeby ograniczyć. Ludzie nie chcą się truć, wiedzą, że to jest ich zdrowie, ich życie, życie sąsiadów. Wiadomo, zawsze gdzieś jest to związane z rachunkiem ekonomicznym, bo żeby można było pozwolić sobie na ekologię, musi być też w jakimś stopniu nas i naszych klientów na to stać. Natomiast z tym również nie ma problemu, bo nasze urządzenia rynkowo są urządzeniami, które nie są bardzo drogie i również to, co jest bardzo ważne, chyba najważniejsze, obniżają znacząco rachunek, prawda, w tym momencie, czyli grzać ekologicznie nie znaczy grzać drogo. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.